No Milena, proszę cię. Nagrywam ci już trzeci raz. Oddzwoń do mnie. Naprawdę musimy pogadać. Pozwól, frajerze, wiesz, kim jestem? Przyjaciółko Masi. Jedno ci powiem. Za Chiny ludowe. Za Chiny ludowe by się z tobą nie przespało. Po prostu jej czegoś dosypałeś i ją wykorzystałeś. Ale weź przestań się emocjonować. Możesz sobie o mnie myśleć, co chcesz, ale prawda jest taka, że nigdy bym w taki sposób nie zaciągnął żadnej laski do łóżka. A ja mam ci uwierzyć na słowo, czy też mi to na papierze, czy słuchaj, ja... straciłem przyjaciela. I uwierz mi, że żadna laska nie jest tego warta. Poza tym ja nic też z tego nie pamiętam. To skąd w ogóle wiadomo, że byście to zrobili? Bo obudziliśmy się nago obok siebie, a obok leżało opakowanie otwarte po gumce. Myślisz, to... że rozmawialiśmy o poezji? Dobrze, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że dwójka totalnie pijanych ludzi pamięta o tym, żeby się zabezpieczyć? Mogliby mi uciąć głowę, a i tak bym pamiętał o gumce. Tylko jednego nie mogę zrozumieć, wiesz? No. Dlaczego ja to w ogóle zrobiłem? Już pomijam fakt, że Piotr jest moim najlepszym, znaczy był moim najlepszym przyjacielem, ale ja po tej imprezie byłem umówiony z Mileną na noc. No, w mordę. No i zmuszę cię.